Bardzo ważnym elementem jest referencyjność oddziałów kardiologicznych, tak aby te oddziały, które mają największe doświadczenie, wykonują najwięcej procedur, najbardziej skomplikowanych, także były lepiej finansowane za każdą poszczególną procedurę. I ten problem, w moim odczuciu, też musi być traktowany całościowo. Co należy poprawić, jakie są drogi do tego, i nie możemy też zapominać jeszcze o okresie przedszpitalnym, czyli od momentu rozpoznania chory jak najszybciej powinien trafić do ośrodka referencyjnego z możliwością leczenia tymi metodami inwazyjnymi, które dają najwyższe, największe szanse na optymalne leczenie tych pacjentów. Tutaj wielka rola także to Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jego sekcji, które pomagają w tworzeniu tej referencyjności, które same stworzyły już swoje własne systemy akredytacji, jakby na tacy podają ministerstwu i NFZ-owi zasady, jakimi powinno się kierować w ustalaniu referencyjności i w wybieraniu zasad działania poszczególnych jednostek. Od wielu lat toczy się dyskusja na ten temat, niemniej do dnia dzisiejszego nie wprowadzono jej. Są w ministerstwie rozmowy na temat wprowadzenia trójstopniowego stopnia referencyjności. Oczywiście bardzo istotnym jest, będzie, jakie kryteriami będzie to usankcjonowane. W moim przekonaniu to przede wszystkim ilość wykonywanych zabiegów, kadra odpowiednia, ale przede wszystkim szeroko pojęta kompleksowość. W moim pojęciu kompleksowość to nie tylko leczenie kardiologiczne, ale również leczenie powikłań. Powikłania to również, to przede wszystkim oddział udarowy, oddział neurologii, posiadanie dializ, jak i również szeroko pojętą diagnostykę.